Bardzo dziękuję, pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Każdego dnia docierają do nas kolejne dramatyczne informacje, te zdjęcia, które obserwujemy, umierających bezbronnych ludzi, dzieci, które stoją nad grobami swoich matek. Widzimy niewyobrażalne cierpienie i ból ludzi, którzy są w tym wszystkim absolutnie bezbronni. Dzisiaj niesiemy jako Polska, jako Polacy wielkie wsparcie i pomoc tym wszystkim potrzebującym i za to oczywiście każdego dnia należą się wielkie słowa uznania i wdzięczności, ale dzisiaj potrzebne są nam przede wszystkim działania systemowe, te działania przewidywalne i te działania docelowe. Tego wsparcia oczekują przede wszystkim ci, którzy znajdują się na tej pierwszej linii, samorządy, NGOsy, bo ich należy w pierwszej kolejności słuchać jako praktyków i należy absolutnie wprowadzić jasną strategię, tak w aspekcie edukacji, mieszkalnictwa, relokacji, dobrowolnej rzecz jasna, czy ochrony zdrowia. Bardzo dziękuję.